W meczu 29. kolejki trzeciej Ligi Grupy Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej piłkarze wązdowieckiej Nielby wygrali z Górnikiem Konin 2-0. Przed meczem działacze wągrowieckiego klubu i przedstawiciele OZPM Piła podziękowali wieloletniemu kapitanowi żółto-czarnych Arturowi Bartkowiakowi za 21 lat gry w barwach Nielby. Dziękujemy! Gospodarze objęli prowadzenie w 28 minucie. Dobre podanie otrzymał Karol Gregorek, który ruszył w kierunku bramki. Gregor odegrał do zbiegającego ze skrzydła Mikołaja Witzbergera, który bez problemów wpakował piłkę do siatki. W drugiej połowie kapitan żółto-czarnych Artur Bartkowiak opuścił boisko oklaskiwany na stojąco przez wągrowieckich kibiców. Wynik na 2-0 ustalił Adrian Pietrowski. Na pomeczowej konferencji prasowej jako pierwszy głos zabrał trener gości Mateusz Michalski. Trudny teren, trudny rywal. Myślę, że tanią skóry nie sprzedaliśmy. Graliśmy naszą młodzieżą, mimo problemów, jakie mamy w Górniku, to uważam, że chłopacy dali z siebie wszystko, walczyli na tyle, ile mogli. Jedyne, z czym nie mogę się zgodzić tak do końca, to ta pierwsza bramka, która padła, ponieważ zarówno ja, jak i kierownik drużyny i asystent, wydawało nam się, że padła ona ze spalonego. Być może wtedy inaczej mecz by się ułożył. Później już poszliśmy ostro do przodu, nadzieliśmy się, strata, druga bramka, trudno. Ja się po prostu zgodzę z trenerem tutaj gości, że to wymagające się dzieje. Mimo wszystko, że zajmuje takie inne miejsce w tabeli, to po prostu grali fajnie piłką. Jak zobaczyłem skład, gdzie było 14 młodzieżowców, to tylko szacunek, że takie szkolenie jest w Koninie, że ci chłopcy mogą grać na poziomie trzecioligowym. Naprawdę nam stworzyli ciężkie warunki do tego, żeby spokojnie i kontrolować. Kontrolowaliśmy, ale naprawdę grali solidnie w piłkę. No, dzisiejszy mecz był taki dosyć wyjątkowy, bo żegnaliśmy wieloletniego tutaj piłkarza Artura Bartkowiaka, któremu bardzo zależało na tym, żeby wyjść z opaską kapitana, żeby zagrać jak najdłużej. Zagrał bardzo dobrze, mimo to, że już jego rozbrat z piłką jest praktycznie od dłuższego czasu. Bardzo się cieszę z młodych zawodników, którzy powoli wchodzą do zespołu. Mam tutaj na myśli Miłosza Krawczyka, który koło mnie siedzi, bo naprawdę wziął ducha w dzisiejszym meczu, jak i na
jak i Piechowiaka Mateusza, który też pokazał się z dobrej strony terenu. Także no, ja się obawiałem tego meczu, ale zagraliśmy konsekwentnie, niezbyt zawalczyliśmy przeciwnika i to się można powiedzieć wszystko to samo co trenerzy. Rywal bardzo wymagający, chociaż prowadziliśmy grę, to wszyscy zostawili dużo serca na boisku. No na pewno cieszą dwie bramki i zero z tyłu. O krótkie podsumowanie poprosiliśmy kapitana żółto-czarnych Artura Bartkowiaka. Tak, przede wszystkim chciałem podziękować trenerowi Artowi Kamińskiemu za to, że pozwolił mi grać pierwszym zespołem. A tak cały czas spędzałem i trenowałem czas z drugim zespołem. Dziękuję mu za to, że dał mi szansę zagrania ostatniego meczu z pierwszym zespołem, akurat z Koninem. I cieszy mnie to, że wygraliśmy 2-0. Jest to dla mnie, nie wiem jak to powiedzieć, niesamowita rzecz, bo spędziłem tutaj 21 lat. I chciałem skończyć jako zwycięzca. Skończyłem jako zwycięzca i to mnie bardzo cieszy. Nielba Wągrowiec wygrała z Górnikiem Konin 2-0.